Witam Was bardzo gorąco, Marek Cudek, boxing.pl, nadaję wprost z świętokrzyskiego lasu, cisza przed burzą, tak możemy obecny stan nazwać, stan w boksie, sezon ogórkowy, czyli niewiele się dzieje w dużym boksie, przynajmniej jakby wszyscy czekali na wielkie walki Usyka, Joshua, Canelo i Golovkina. Nieustannie jednak dochodzą kolejne bardzo ciekawe ogłoszenia na jesień. Ostra jazda zacznie się oczywiście 20 sierpnia, kiedy to Aleksander Usyk wyjdzie bronić pasu z Antonym Joshuą. Dziś w programie 6 moich szybkich typów na najbliższe 6 walk ciężkich, kilka informacji organizacyjnych. Dołączajcie proszę do naszej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Rozmowy o Boksie, ma już ponad 400 członków i wciąż pięknie rośnie. Jest zapewne jedna z najlepiej poinformowanych i najszybciej reagujących grup na Facebooku. Jeśli chodzi o program PBC Rozmowy o Boksie, w formie jaką znacie, full wypas, w formie półtora godzinnego magazynu pojawiającego się regularnie co tydzień, to wróci w połowie września, a do tego czasu będziemy musieli się pojawiać w krótszych formach, no ale z całą pewnością zobaczycie nas w pełnym wymiarze po największych walkach. Przede wszystkim no taką oczywiście walką jest walka Antonego Joshua z Aleksandrem Usykiem. Wracamy do typów. Typy. O, widzę jakiegoś pięknego, bardzo dużego ptaka tutaj przelatuje. O, jestem w dziczy. W dziczy to jest niewiele internetu. Można powiedzieć, że jestem na krańcach internetu. Typy na walki w wadze ciężkiej. Pojedziemy może według kalendarza. 20 sierpnia oczywiście się zaczyna. Usyk Joshua. Usyk Joshua, panie i panowie, no dla mnie to jest walka o dominację w wadze ciężkiej. Wilder, jeśli wróci, no to nie wiemy w ogóle w jakiej będzie formie. Fury, według ostatnich wypowiedzi Boba Aruma i Franka Warrena, Fury wróci. Brakuje mu walki, po prostu czeka, aż się rywale wykrwawią, a sam chce wrócić na walkę ze zwycięzcą Usyk Joshua. Sam Fury z kolei wyzywa w social mediach Dereka Chisore. No Fury byłby pierwszym mistrzem wagi ciężkiej, który stoczył dwie trylogie, z dwoma trylogiami na koncie. Na teraz jednak, na sierpień 2022 roku, Fury jest nadal na bokserskiej emeryturze, a więc Joshua i Usyk walczą formalnie o realną pozycję numeru 1 w wadze ciężkiej. Jestem niezmiernie ciekaw wyników ważenia. Usyk, uwzględniając nawet przekonania kamerki, wygląda na tych zdjęciach z treningów no jak na siebie potężnie. Razem z pogłoskami o rozwalaniu sparring partnerów no budzi to taką bardzo ciekawą aurę przemocy. Nie wierzmy w to jednak, że plan Usyka będzie polegał na jakimś bezpośrednim ataku i czymś, co widzieliśmy podczas drugiej walki Fury'ego z Wilderem. Tego raczej nie zobaczymy. Podobnie, no nie chce mi się wierzyć, żeby plan Roberta Garcia na Joshua to było jakieś szybkie ścinanie ringu, agresja i postawienie wszystkiego na jedną kartę. Myślę, że obaj pozostaną przede wszystkim sobą. Joshua zapewne przyciśnie na początku walki, będzie próbował uderzeń na dół, będzie chciał zagonić Ukraińca pod liny, co raczej no, w moim odczuciu nie może się udać. Usyk będzie wciąż próbował go oczywiście przechytrzyć, będzie próbował wykorzystać schematyzm Joshua, jego taki, no, nazwijmy to robotyzm, braki techniczne, nieumiejętność walki z mańkutem, będzie wykorzystywał swoją przewagę szybkości, no i oczywiście szybszego myślenia. Moim zdaniem AJ powinien robić to, co tak naprawdę wychodziło mu najlepiej w pierwszej walce, czyli prawe, bezpośrednie kontry, świetna broń na mańkuta. AJ ma odpowiedni
timing był polować na Dusyka. Nieraz mu się to udawało, brakowało w pierwszej walce jednak przede wszystkim instynktu zabójcy, pójścia za ciosem, ataku po celnym prawym. Ta gra jest prosta, no o wiele prostsza niż szachy. Potrzeba jednak po prostu zdecydowania, instynktu i odwagi. I nie mam wcale pewności, że Joshua to jeszcze ma i że nam to pokaże. W związku z tym podtrzymuję swój wcześniejszy typ. Uważam, że ten ostrzejszy, bardziej zdecydowany, już rozeznany, że tak powiem, w sytuacji Usyk dopadnie Anthony'ego Joshua i zakończy walkę przed czasem. Całość w ogóle, całość tego, co o nim myślimy ostatnio, o tym, za co on walczy, w czyim imieniu on walczy, jak jest zmotywowany, jak w tej chwili wygląda, jak wyglądał Joshua w pierwszej walce, całokształt Joshua, całość wskazuje na to, że ta walka może zakończyć się właśnie w ten sposób, przed czasem. Na undercardzie walka Filip Hrgowicz, Chińczyk Zhang Zhilei lub Zhilei Zhang, jak to woli. Ta pierwsza forma jest chyba bardziej poprawna. To jest starcie, po pierwsze, starcie dwóch olbrzymów, dwóch bokserów z dużym doświadczeniem z boksu olimpijskiego. Obaj są oskarżani o to, że ich kariera nie idzie tak jak trzeba, że idzie za wolno. Szczególnie dotyczy to Chińczyka, który no nie ma już czasu, ma już 39 lat. To nawet w wadze ciężkiej nie jest absolutnie idealny wiek na podbijanie świata. Filip Hrgowicz jest bezsprzecznie tutaj faworytem. Dlaczego? No głównie ze względu na swoją pozycję oczywiście rankingową, ale też potencjał, bo on od dawna jest wymieniany jako no, w wąskim gronie tych, którzy mają przyjąć schedę po Fury i Joshua. No obecnie Usyku oczywiście, no ale Joshua długo był uważany za człowieka, no, który długo będzie rządził w wadze ciężkiej. Oczywiście zdarzyła mu się porażka z Ruizem, ale no jednak stoczył bardzo dużo świetnych, wygranych walk praktycznie z całą czołówką wagi ciężkiej, z wyjątkiem Fury'ego i Wildera. No ale Fury i Wilder pod tym względem mają jeszcze więcej sobie mogą mieć do zarzucenia. W każdym razie wracając do Hrgowicza i Zhanga. O Zhangu mówiło się kilka lat temu w kontekście wielkiej walki właśnie z Joshuą w Chinach, którą obejrzałaby zapewne rekordowa ilość widzów. Sprawa się jednak z jakichś tam powodów rozmyła. No i dziś Zhang, srebrny medalista z Olimpiady w Pekinie, dwukrotny medalista brązowy, mistrzostw świata. Człowiek, który kiedyś w 2003 roku jeszcze przegrał w pierwszej rundzie mistrzostw świata z naszym Grzegorzem Kiełsą, który zdążył naprostoszyć kilkanaście walk zaledwie i nawet zdobyć mistrzostwo Kanady. Tak, Grzegorz Kiełsa walczył na pro, stoczył nawet dwie walki z Nevenem Pajkiczem, który tak dał się we znaki Furemu. No i z tym Kiełsą przegrał kiedyś naszym Zhilei Zhang. No i Zhilei Zhang sporo sukcesów, jak wiemy, w boksie olimpijskim. 39 lat, no to nie jest mało, ale to wcale nie jest największy problem Zhanga, którego boks jest zbudowany ze skrajności. Zhang jest leworęczny, z potężnym uderzeniem, jednym z najpotężniejszych na pewno pojedynczych ciosów w obecnej wadze ciężkiej. Bardzo dobry timing. Bardzo dobry timing, to cechuje od początku boks Zhanga. Dobra precyzja ciosów, Zhang potrafi wygrać walkę jednym uderzeniem. No i oczywiście rzucająca się w oczy, bijąca aż w oczy kiepska wydolność, która omal nie spowodowała przegranej w walce z Jerrym Forrestem. Według wielu Jerry powinien tę walkę dostać zwycięstwo w tej walce. Jerry'ego Forresta miał kilka razy na macie Zhang, no ale właśnie przez te problemy z wydolnością tej walki nie wygrać nie mógł. Obaj, Hrgowicz i Zhang, są identycznego wzrostu, obaj bardzo silni fizycznie, obaj mają ciężkie uderzenie, bardzo ciekawy repertuar uderzeń. Za Chorwatem przemawia tutaj przede wszystkim wydolność, wiek, no oczywiście ogromne doświadczenie sparingowe na pro, niesamowita szczęka.
Oczywiście jest potencjał na niespodziankę, taką byłoby zwycięstwo Zhanga przed czasem, ale moim zdaniem tutaj faworytem bezsprzecznie jest Hrgowicz. Ja spokojnie tutaj obstawiam zwycięstwo Hrgowicza przed czasem. Z góry możemy się spodziewać bomb największego kalibru, nawet być może najbardziej dynamicznej młódzki w ciężkiej w tym roku. Bardzo się cieszę naprawdę na tę walkę. Na pewno będzie bardzo rozrywkowa. Jeszcze bardziej raduje mnie to, że odbędzie się to podczas gali Usyk Joshua, więc będziemy mieli tuż przed walką Usyk Joshua właśnie, więc będziemy mieli po prostu świetny wieczór i to już bardzo, bardzo niebawem. Kolejna walka, początek września, Siwy Sokołowski. Właśnie dzisiaj ogłoszona walka, 2 września, odbędzie się to w Częstochowie. Walka i cała gala potwierdzona została dzisiaj przez Grzegorza Proksę. Walka, można powiedzieć, walka o mistrzostwo Częstochowy. Cóż, walka o mistrzostwo Częstochowy bez Marcina Najmana, no brzmi to dziwnie może, ale tak się rzeczywiście to odbędzie. Walka w wadze ciężkiej. Obaj urodzili się w Częstochowie i obaj mają zbliżony wzrost. Marcin Siwy, Kamil Sokołowski. Jednak Siwy naturalnie, oczywiście mocniej zbudowany, zawsze o te 5-10 kilo cięższe. No, podobni są oni obaj w dwóch faktach, właśnie z tego względu, że urodzili się w Częstochowie, no i ten zbliżony wzrost. Natomiast poza tym, no dzieli ich prawie wszystko. Sokół, no to jest człowiek sztuk walk, ale człowiek spoza boksu generalnie odnosił sukcesy w kickboxingu, odnosił sukcesy w Muay Thai, w karate. Marcin Siwy ma z kolei spore doświadczenie w boksie olimpijskim. Sokół jest z kolei bardzo cenionym journeymanem o niesłychanie mylącym bilansie. Wiele bliskich walk, które sędziowie punktowali na korzyść strony A, czyli na niekorzyść Kamila Sokołowskiego. Siwy z kolei, no, całkowite jego przeciwieństwo pod tym względem, budowany jak polski prospekt, bardzo powoli, jak typowy polski prospekt, bardzo powoli, z omijaniem wszelkich kłopotów, a więc, moi drodzy, to jest właściwie, jeśli pamięć mnie nie myli, pierwsza taka walka w Polsce, na pewno pierwsza w wadze ciężkiej, w której konfrontuje się tak zwanego prospekta z tak niebezpiecznym rywalem, journeymanem, tak mocnym journeymanem. Mówiłem o Siwym w boksie amatorskim. Sokołowski ma z kolei nieporównywalnie większe doświadczenie i można powiedzieć ilość testów w boksie zawodowym. Znacznie lepsi rywale, znacznie większa różnorodność ich stylów przeciwników Sokołowskiego, różne dystanse walk. No tutaj Kamila przewagi jest bezsporna. Jeśli chodzi o samą walkę, Siwy umie boksować, natomiast wyczuwam, że tempo walki, ilość ciosów, styl Sokołowskiego i to jego doświadczenie na pro, obycie na pro, to będzie dla Siwego jednak troszkę za dużo. Stawiam na wygraną Sokołowskiego na punkty lub kolejny niekorzystny dla Kamila werdykt, który będzie miał chronić nieskazitelny bilans Siwego 25-0 w tej chwili. W każdym razie 2 września, nie mogę się doczekać, już niebawem i niedługo później, 2 dni później, bo to będzie piątek. Natomiast w niedzielę, trochę nietypowo, będzie walka Ruiz Ortiz. Amerykańska niedziela, czyli w noc z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. 3 lata temu, szczególnie tuż po sensacyjnej walce z Joshuą, byłby to wielki hit, ale chodzi mi o walkę Ruiza z Joshuą. Dziś jednak coraz więcej wiem o Kubańczyku i to nie są najlepsze wiadomości niestety. Już nie chodzi nawet o to, że Ortiz ma te swoje 69 lat, ale w trudnym starciu z Charlesem Martinem po prostu objawiły się związane z jego wiekiem problemy, spóźnione reakcje, obniżona odporność na uderzenia. Z Princem Charlesem Kubańczyk mógł jeszcze jakoś wyjść starczą dzięki ogromnej przewadze
umiejętności, doświadczenia, czucia boksu, timingu. Z Andym Ruizem jednak to będzie o wiele trudniejsze. Andy Ruiz, no to wiemy. Szybkie ręce, równie dobry timing, zimna krew. Ruiz jest również znacznie młodszy, ma bardzo solidną odporność. Czuję też, że zmiany w jego treningu, w diecie, nowy entuzjazm, to wszystko złoży się na korzystny dla niego wynik. Przewiduje wygraną meksykańskiego Amerykanina przed czasem, po niezbyt długiej, ale szalenie rozrywkowej dla oka walce, w której być może obaj zaliczą dechy. 16 września, ta walka już z naszych sześciu, Mahmudow Takam. To będzie walka w Montrealu, więc mamy tutaj potężnego Rosjanina, olbrzymiego Rosjanina, najpotężniejszego fizycznie tak naprawdę pięściarza o potwornym ciosie, w wadze ciężkiej w tej chwili. No i pierwszy rywal Mahmudowa z tak dużym nazwiskiem, Carlos Takam, no to oczywiście człowiek przeszłości. Carlos Takam przekroczył już 40, dysponuje znacznie gorszymi warunkami fizycznymi, boksuje już no zbyt długo, by można było poważnie na niego stawiać. Jednak Kameruńczyk może postawić Rosjaninowi no kilka takich zagadek, których Rosjanin jeszcze nie dostał. O Mahmudowej mówi się od dawna w kontekście właśnie tych najpoważniejszych walk, no ale ta kariera jego jest jakaś taka spowolniona, głównie dlatego oczywiście, że człowiek mieszka w Kanadzie, więc można powiedzieć na uboczu wielkiego boksu, już miał przecież kontakt z Golden Boyem, wydawało się, że ta jego kariera ruszy z kopyta, no ale póki co ostatnio no jakiś tam krok do przodu jednak był, bo jednak walka z Mariuszem Wachem. Wach jest znanym nazwiskiem, co by nie mówić. To jest, wszyscy wiedzą, że to nie jest już w tej chwili pięściarz światowej klasy. Zresztą nigdy nie był człowiekiem, powiedzmy, szerokiej nawet czołówki. Ale Mariusz Wach to jest bardzo znane nazwisko. Mariusz mierzył się, był pretendentem, mierzył się z wieloma ważnymi pięściarzami, z wieloma sparował i Wach jest po prostu ceniony. I zwycięstwo Mahmudowa w bardzo, bym powiedział, takim, no, może nie w znakomitym stylu, natomiast w swoim stylu, to znaczy po prostu przez knockout na takim twardzielem dosyć szybko w połowie walki, no to oczywiście podtrzymuje nadal myślenie o Mahmudowie jako o kimś, kto może coś zwojować w ciężkiej. No i teraz Carlos Takam, no więc jest to kolejny krok, na tym powiedział duży krok. Rosjanin lub można też powiedzieć kumyk, bo takie jest jego pochodzenie etniczne. Widzieliśmy już z Rajsem i Wachem, że Mahmudow nie jest jakimś bardzo wszechstronnym pięściarzem, a o słońce ostre wyszło teraz. Więc jeśli on walczy w niewygodnym dla siebie dystansie, a więc powiedzmy gdzieś poza zasięgiem, poza dystansem, jak z Jonathanem Rice'em lub Inside, jak momentami walczył z Mariuszem Wachem, no to może Mahmudow mieć problemy. Carlos Takam może coś takiego zrobić, może sprowadzić walkę do Inside. No i jestem ciekaw, jak wtedy Mahmudow sobie poradzi. Mój typ jednak na tę walkę jest, nie może być inny. Arsłabek Mahmudow wygrywa przed czasem. Myślę, że też będzie to nie dłużej niż 8 rund walki, może nawet wcześniej. Trudno mi powiedzieć, w jakiej formie może być po rocznej przerwie Carlos Takam. I wreszcie walka, o której wiemy od niedawna, natomiast jest to spróbuję lekko odwrócić kamerę od słońca, które mocno napiera. Słuchajcie, no Joyce Parker, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja się nie spodziewałem, że dostaniemy taki prezent na sam, można powiedzieć, wydawało mi się, że już wszystkie najważniejsze walki na najbliższy okres zostały zaklepane. O walce Joyce Parker mówiło się od dawna i generalnie wyglądało na to, że już szanse na tę walkę są bardzo niewielkie. Moi panowie do siebie podchodzili kilka razy, generalnie już strony były zniechęcone i nagle bum. Mamy to,
Mamy to i to jest, tu jest o czym mówić, ponieważ to nie są dwa największe nazwiska w boksie w tej chwili, natomiast zestawienie stylów i to, że obaj należą no, do może nie najściślejszej czołówki, ale do bezpośredniego zaplecza najściślejszej czołówki. Absolutnie topowi pięściarze, z całą pewnością pierwsza dziesiątka, 24 września w Manchesterze. Bądźmy czujni, niezmiernie satysfakcjonujące zestawienie. Joyce Parker, kibice boksu, szczególnie wagi ciężkiej, mają przed sobą kapitalne chwile. Wiemy, no Usyk Joshua, mówi się o powrocie Wildera i Fury'ego. No i tutaj jest oczywiście, mówiłem o walce Ruiz-Ortiz, świetna walka na zapleczu ścisłej czołówki. I teraz jako idealne dopięcie będzie Joyce Parker. Walka, powiedzmy szczerze, bez faworyta. Znakomite zestawienie stylów, które gwarantuje ogromne emocje. Parker no to oczywiście szybsze ręce, lepsze poruszanie się, lepsza defensywa, lepsze zwody, uniki, bloki. Parker od czasów treningów z Andy Lee jest oczywiście pięściarzem dynamiczniejszym, lepiej ułożonym. Zawsze był bardziej dynamiczny niż Joe Joyce, ale to wydaje mi się, że to jeszcze Andy Lee wyraźnie poprawił. No oczywiście szkoła krąg. Po stronie Joyce'a z pewnością warunki fizyczne, masa, naturalna siła o 10 cm większy zasięg. Poza tym Juggernaut, oczywiście wiemy o tym, że on jest niezmordowany, oczywiście niezbyt szybki, no ale ten jego silnik pozwala na 12 rund młócki, ciężkie ręce, on młóci przez cały czas, tego ciosy w 12 rundzie wcale nie będą słabsze, można być pewnym, że będzie gniót przez pełne 12 rund, solidny, precyzyjny jab, który pokazał oczywiście, dał się we znaki Danielowi Dubois, pamiętamy. No oczywiście timing, tu z pewnością John nie będzie odstawał od Josepha Parkera, obaj potrafią też wymierzać potężne podbródkowe. Joyce Parker to jest jedyna walka, której w normalnych warunkach no nie ośmieliłbym się typować. Według mnie bardzo wiele tu będzie zależeć od sędziów, wierzę w to mocno, że tych dwóch twardzieli wytrzyma pełen dystans. Parker głosi, że przełamie Joyce'a, ale nie chce mi się w to wierzyć. Joseph Parker będzie, według moich przewidywań, trafiał zapewne wyraźniejszymi, bardziej dynamicznymi ciosami. Joyce prawdopodobnie będzie go łapał przy linach i będzie wciskał tam całe serie, podobnie jak to robił Derek Chisora w pierwszej konfrontacji z Chisora. Parker, co lepiej ocenią sędziowie, czy ilość ciosów Joyce'a, w moim odczuciu ta ilość ciosów, jego ciosów będzie większa, czy jakość uderzeń Parkera. No gdyby ktoś mi przyłożył lufę do skroni, gdybym musiał obstawiać, przy ogromnej sympatii dla Joyce'a, ogromnie faceta lubię, postawiłbym jednak minimalnie na młodość Parkera. Młodość Parkera, Joyce ma charakter fightera, ma charakter mistrza, nie cofnie się na pewno i na pewno nie prześpi tej walki. Co zdarzało się nieraz Josephowi Parkerowi, przysypianie walk. Co do trenerów, również wydaje mi się, że to będzie atut przede wszystkim Joyce'a, bo przy całym szacunku dla Andy'ego Lee, Ismael Salas, trener Joyce'a, Kubańczyk, to jeden z najlepszych trenerów na rynku, który kapitalnie potrafi obmyślać plan na walkę, game plany, ma znacznie większe doświadczenie niż Andy Lee. Czy to wystarczy? Nie wiem. Na razie minimalnie stawiam na Parkera, że sędziowie dadzą mu zwycięstwo bez względu na to, jaki będzie przebieg, czy to będzie minimalnie niezasłużona, czy zasłużona wygrana. Stawiam na to, że sędziowie dadzą zwycięstwo Josephowi Parkerowi. Mamy więc komplet 6 typów na 6 walk w wadze ciężkiej. Gratis ode mnie jeszcze numer 7 do szczęśliwej siódemki. Brakowało mi typu na walkę Canelo Golovkin. To oczywiście nie jest waga ciężka, ale jeśli chodzi o wagę, znaczenie tej walki dla historii, emocje, jakie się z tym wiążą, nie zawsze przyjemne emocje, no to niewątpliwie walka Canelo Golovkin,
Golovkin jest walką wagi ciężkiej, może super ciężkiej nawet. Moim zdaniem ta walka zakończy się zasłużoną. Tym razem wygrano Canelo na punkty po dobrej i zaciętej walce. Będą jednak tacy, którzy będą punktować i tę walkę dla Triple G. Tyle, moi drodzy. Przez 24 godziny na dobę jestem z wami na Twitterze i oczywiście w naszej grupie, do której was jeszcze raz zapraszam, w naszej grupie na Facebooku Rozmowy o Boksie, tak się nazywa grupa. W niedzielę wieczorem będą z wami w PBC Andrzej Pastuszek i Kacper Bartosiak, a nadal będę pławił się tutaj w czystym powietrzu, w rejonie wolnym od szybkiego internetu, nawet wolnym od wolnego internetu. No ale te filmy będą do was w jakiś tam sposób docierać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.